Na wypadek, gdybyś jeszcze kiedyś musiał planować ilość babeczek, chipsów albo innych rzeczy na przyjęcia, przygotowaliśmy tutaj dla Ciebie zadanie, w którym można ćwiczyć rozwiązywanie układów równań liniowych metodą przeciwnych współczynników, zwaną również metodą eliminacji. I tu mamy takie zadanie. Ja przekopiowałem sobie tutaj na moją tablicę i teraz je rozwiążemy. Czyli wyznacz x i y poprzez eliminację. Ja może przepiszę te równania tutaj jeszcze raz. Czyli pierwsze równanie jest tak: minus 5x minus 4y to jest minus 37, a drugie równanie jest 2x plus y równe 10. Tak, czyli metoda przeciwnych współczynników polega na tym, żeby dodawać równania stronami tak, aby jedna ze zmiennych się wyrugowała. No tutaj bezpośrednio nie możemy tego zrobić, prawda? Bo jak je dodamy lub odejmiemy, to zarówno x i y pozostaną. No ale widać, że drugie równanie na przykład możemy pomnożyć przez 4. Jeżeli pomnożymy drugie równanie przez 4, to będziemy mieli 4y i wtedy będziemy mogli je dodać. Czyli może tutaj dokonajmy przekształcenia tego równania, mnożąc je przez 4. Czyli tak, 4 razy 2x to jest 8x plus 4y to jest 40. No i pierwsze równanie może przepiszę jeszcze raz tutaj, żeby było widać. Minus 5x minus 4y jest minus 37. I teraz, jeżeli dodamy, powiedzmy, do lewej strony równania zielonego, lewą stronę równania niebieskiego, czy też na odwrót, prawda, po prostu dodamy do siebie lewe strony równań, to otrzymamy tak. 8x minus 5x to jest 3x. No, y nie będzie, prawda? No i teraz drugie równanie mówi, że wszystko jedno, czy dodajemy minus 5x minus 4y, czy też minus 37, prawda? Bo to jest to samo, czyli tutaj możemy dodać po prostu prawe strony tych równań, czyli 40 minus 37 to jest 3. Teraz dzielimy sobie przez 3 obie strony. No i otrzymujemy x równe 1. Na x jest równe 1. Możemy od razu sobie tutaj wpisać, prawda? X równe 1, to już mamy. I teraz jeszcze, aha, i teraz tutaj na drugim miejscu wracamy do rozwiązywania, czyli x równe 1. No i teraz już my, jak skoro mamy x, to możemy do któregokolwiek z równań wstawić to nasze znane x i wtedy otrzymamy jedno równanie na y. Może wstawmy do drugiego, czyli mamy tak: 2 razy 1 plus y to jest 10. Odejmujemy od obu stron 2 i w ten sposób po lewej stronie zostajemy z samym y, a po prawej mamy 10 minus 2, czyli 8. Y jest równe 8. No i dobrym zwyczajem jest jeszcze sprawdzić, czy gdzieś nie popełniliśmy błędu, czyli tak. Sprawdzamy równanie pierwsze. Minus 5 razy 1 minus 4 razy 8, tak? Czyli to jest minus 5 minus 32, czyli to jest rzeczywiście minus 37. I jeszcze szybciutko sprawdźmy drugie. 2 razy x, tak? Czyli 2 razy 1 plus y, czyli plus 8, to jest 2 plus 8, czyli 10. Też się zgadza. Czyli y jest równe 8. Wpiszmy tutaj i sprawdźmy. Wspaniale. No i zachęcam Was do logowania się na naszym portalu rozwiązywania i robienia różnych przykładów, zdobywania punktów i odznak.